Taniec to moje życie, moja pasja. Właściwie nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Ktoś kiedyś zadzwonił do mojej koleżanki, że potrzebuje zespołu cheerleaders. Czy nie chciałabym przez wakacje zrobić układów tanecznych? 5, 6, 7 i... I spróbowałam. Poglądałam zespoły inne, obserwowałam, szukałam, gdzie tylko było możliwe. Znajomi przesyłali mi kasety z układami cheerleaders z Polski. I w ten sposób uczyłam się, jak to ma wyglądać. Niestety sponsor, który nas zatrudniał, padł, ale prezes AZS-u zaproponował, czy nie chciałybyśmy tańczyć dla AZS-u. Zgodziłyśmy się, dziewczynom się to bardzo podobało i tak tańczymy. 8 lat chyba już będzie. Każdy na swoim miejscu, dobrze? Przychodzę tutaj, żeby robić to, co kocham najbardziej w życiu, żeby tańczyć, żeby spełniać swoje marzenia, żeby przebywać z dziewczynami, które kocham i żeby spędzać czas z naszą tutaj panią trener, z panią Ewą. Raz, dwa, trzy. Pani Ewa jest moją panią Ewą. Jest super kobietą. Jeżeli coś w życiu jest nie tak, zawsze mogę się do niej zgłosić i zawsze pomoże. Zawsze można na nią liczyć, dlatego uważam, że jest autorytetem każdej z nas w tym zespole. Uwielbiam pracować z młodzieżą. Dobra, linia. Sezon kończy się w czerwiec, a ja urlop również spędzam na pracy z młodzieżą. Młodzież daje tyle pomysłów na życie, tyle energii, tyle wiary w człowieka, że sobie nawet nie wyobrażam, żebym w którymś momencie przestała pracować. Dobra. Całe moje życie i całego mojego domu toczy się wokół zespołu. Wszyscy się przyzwyczaili, że jest godzina 23, a do mnie dzwoni jakaś dziewczyna i trzeba coś załatwić. Nigdy nie usłyszałam czy od chłopaków, czy od mojego partnera, że to nie jest tak, ty nie możesz się całkowicie poświęcać. Bardzo mnie wspomagają. Okej. Był taki okres czasu, kiedy o dziwo byłam osobą bezrobotną. Miałam przerwę prawie dwuletnią, zostałam zwolniona z pracy i ten okres czasu, zespół ze mną był. Gro życzliwych ludzi w Olsztynie, dyrektorów, zgodziło się na to, żeby nam nieodpłatnie udostępniać salę. Prowadziłam zajęcia. I druga! Nie miałam z tego złotówki, ale to mnie w jakiś sposób utrzymało w takiej stabilizacji, że nie wpadłam w jakąś depresję, nie poddałam się. Hop! Miałam już wówczas czwórkę dzieci, więc trochę było mi ciężko, ale stwierdziłam, że no, cały czas robię to, co kocham. Później zostałam zatrudniona i zespół został doceniony i tu mogliśmy się tak naprawdę rozwijać i w tej chwili spokojnie trenować i osiągać sukcesy. Uważam, że pani Ewa jest kobietą sukcesu, dlatego bo ma nas. Dlatego, bo robi to, co lubi, żyje tak, jak chce. Dążyła do swojego celu bardzo długo, osiągnęła go. Jest tu dla nas, my jesteśmy dla niej i jest dla nas najważniejsza.